Eloszka mordeczki! Witajcie w długo wyczekiwanym przez niektórych odcinku, bo już niektórzy z was dopytywali nas, kiedy zrobimy test oto tego pysznego cheeseburgera dwóch. Będziemy mieli taki zestawik dla dwojga. Cheeseburgery prosto z Japonii w proszku. Także postanowiliśmy dzisiaj to w końcu przetestować specjalnie dla was i zrobić taki malutki teścik, czy to będzie dobre, czy nie. Dobra, daj berkę, jak chcę otworzyć. Ja. No dobra, to otwórz ty. Ale tutaj otwierać musisz. Bo mamy drugą kamerę. Widać ładnie. Widać. Mamy tutaj coś takiego. Czyli tutaj wszystko jest prawdopodobnie zapakowane. Ej, nożyczki. Są tu nożyczki? A po co? No bo tutaj masz pokazane, że trzeba. Okej, okay. Nożyczki już mamy. Także trzeba to otworzyć. Weź to tak ładnie otwórz, bo ja się boję, że ja to ten. Ale tak, żeby się nic nie przedarło. Jak ktoś przedrze, to będę zły. No i co zrobisz? Na opakowaniu mamy instrukcję, więc czekaj. Po kolei. I tutaj mamy napisane. Mamy napisane po. Po japońsku. Tu mamy tak. Kuchidaka, shogidaka. Czy już mamy pierwsze? Ten już ci przetłumaczyłem. Dobra, to robimy to pierwsze. Ja wszystko rozumiem. Wszystko jest oznaczone, zobacz, tutaj jest kolor. Kolor to jest twarz. Hamburgera. To jest do hamburgera. Tutaj mamy ten pojemniczek. Ten pojemniczek trzeba. O, to trzeba odłamać. To jest pokazane. To mi się wydaje, że są frytki. A tu jest hamburger. Co? Tu jest ham. Tu jest. Nie, w ogóle nie pachnie taki biały proszek. Więc to będą frytki. Frytki było pokazane, że się robi w tym. No właśnie. W tym takim ten, no to. A skąd wiesz? A dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Lejemy wody. W którym to się robi? Tym będziemy mieszać. Poczekaj, tutaj naleję wody. Ale trochę. No zaraz, tu. Dobrze jest. Wymieszaj ładnie. Zjesz to? Bo ja nie. Zjesz. Nie zjem. Zjesz. No nie zjem tego, no przecież. A teraz tylko czy to jest bułka czy frytki, bo teraz już w sumie zwątpiłem jej. Tej, na końcu okaże się, że nam to nie wyjdzie. Na końcu się okaże, no, że nie no, musi nam wyjść. No dobra, no i co, wymieszamy. Czekaj, bo ja tylko tutaj jeszcze spojrzę. Za dużo wody dałeś. Jak za dużo? No patrz jakie to jest płynne, a tu na obrazku jest takie gęste. Ej, a tu ej, czasem... to było do wody! To było do wody! Tak teraz wstrzeliłam. To było do wody! No to po co tyle wlałaś? Dobra. Wiecie co? Może chyba frytek nie będziemy mieli. A daj, ja to wymieszam a jeszcze. Jak to bułka? To nie była bułka, bo bułka i ten to jest tu. Kurde, może wszystkiego nie wyspałam. To słuchaj, to ja mam pomysł. Ja pójdę to włożyć do mikrofalówki. No i co ci to da? No zobaczę, no woda wyparuje, nie? Chyba nie pykło. Bo to zaczęło. Nie pykło, bo to zaczęło wypadać. No co ty chłopie, no. Ale to chyba były frytki, nie? Dobra, robimy mięsko. Robimy no, mięsko. Chociaż hamburger, tutaj. Chociaż hamburger tam ale wyjdzie. To śmierdzi. Co? Nie czujesz? Tamto? No. No tam waliło mi serem takim. Może ja to zrobię. Lepiej faktycznie, chyba ty to lepiej zrobisz. Patrz jaką to ma konsystencję. Wszystko wygląda tak samo, taki sam kolor. Gdzie masz wodę? Dalej mi to. Ale to śmierdzi. Nie ruszaj się, bo żebyś mógł. Ej, podaj. No, ej, no polałeś mnie całą. Dobra, rób mięso. Weź daj, żebym to mogła. Ciupinkę. No to tak. Ej, pachnie jak mięso. Serio? Taki proszek jakby. Jak zupki z paczki. No dalej trochę wody jeszcze. Tak ociupinka. No ty myślisz, że tak łatwo należy do takiego małego główienka? O, może upi. No, upi. Dobra, no. Dobrze, że Werka jest lepszą kucharką, nie? To jest serio mięso? Na obrazku wygląda brązowe, to takie seraczkowate jest. Ej, bo tu chyba były dwie takie, mi się wydaje, ale... No! Ty! Było napisane, że dwie? No zobacz, patrz, masz dwójkę, no, nie? No, to czytać nie umiesz. No i teraz, teraz jest za dużo. No teraz musisz upić. Jeszcze? No. Patrz, były, że dwie do tych ziemniorów. No, a ty wlałeś do końca. No Jezus!
zdarza się. Z ciebie taki kucharz jak z koziej dupy trąba. Ej, serio, w ten w Japonii to jedzą? No to jest taki ten, wiesz, do zabawy raczej, nie? I co, i dzieci to jedzą? A podobno Japończycy najdłużej żyją. No może dlatego, że takie pierdoły robią. To chyba jest buła. I to pachnie tymi chrupkami kukurydzianymi. O Jezu. Dobra, daj dwie miarki wody. Kurde, to chyba była bułka, to co ty zepsułeś. No jak, bo było pokazane tamto i tutaj i zaś, że pokroić. Patrz, tu jest kolor bułki. Nie, tu jest ser. Dobra, będziemy zgadywać. A bułka? Dziwaj, że bułkę zepsułaś. Będzie bez bułki. Karma dla psa. Pokaż. Ej, he, to jest chyba bułka. Ej, ja mam to zjeść, naprawdę nie. A bo to są te frytki. Ja nie będę tego jadła. Jeszcze szanuję swój organizm. Ej, to są chyba frytki. No i bułkę zepsułaś. Zepsułem bułkę. Ale nie, czekaj, bo... To było w opakowaniu z tym. Masz kolory. Tu jest taki kolor, więc to jest ten, nie? Ten kolor to będzie ketchup. Patrz, ej, porównaj ten. Ale zepsułem zabawę. To dlaczego to było w opakowaniu... Tu są te same wzorki? No pewno, patrz kolorami. Ble. No to zepsułem bułkę. Może nie. Przynieś mąkę prawdziwą. Nie no. Przynieś. No nie. Przynieś mąkę. Nie. Weź to włóż do tych tu. To jest tak, to jest bułka. No przynieś mąkę. No to no przestań z tą mąką. No mówię ci, zapieścimy to bardziej. Przestań, włóż to tu, bo to jest na te dwa trzeba włożyć. Nie wierzę. Kole lepiej zrób. Kole? Dobra. To ja zrobię kole. Które to jest kola? Ty, no teraz to chyba to niebieskie, nie? Niebieskie to kola? No czerwone to ketchup, nie? Bo widzisz, tu powinno być to. No wiem. No i teraz to trzeba jakoś no iść to teraz umyć i to do mikrofali. To idź umyj. To idę i to... Ale do mikrofali... Kurde! No nie, no ej, no ty jesteś zajebista i wszystko ci na podłogę spadło. No ale zobacz. Ta-dam! Ale ja w tym czasie przygotuję kolę. Zamknij ci drzwi? No. Wera, to nie była kola, tylko ser! Fuj, śmierdzi. Wera, co to jest? To wygląda jak popcorn. Masz tu tackę, mamy. Też. My jesteśmy zajebiście, bo na tacce powinniśmy robić wszystko. A tam. No i pokroić frytki trzeba. To są frytki. To są frytki. Poczekaj. Idź mi z tym. Spróbuj sobie sama. Nie. No spróbuj najwyżej. No nie. No dobra, wiesz, już tego nie rób, bo ja na to patrzeć nie mogę. No trzeba. A co z tym serem teraz? Frytki. Trzeba zrobić. A gdzie masz tą drugą, tą taką? A co, ser zepsułeś? A ile wlałeś do sera? Pełne. A do sera miało być jedno. Oplułam się przez ciebie. Czekaj, idę to umyć. Ej, tu jakie twarde, tego w ogóle nie... O, patrzcie. Ale kto normalny, nie? Ser w proszku wrzuca do niebieskiej torebeczki. Wiesz co? Nie wiem, ale... Ja mam to już gdzieś. No nie, zróbmy. Zrobię, czy zobaczę, to będzie na bank chyba kola, nie? Tu czuć ketchup. Ale przynajmniej kola się zgadza. O, ty w czerwonym kola była? Kiedyś był... No, wiesz co, ja już ją testuję. Jak kola... Ej, warzyw to nie chcesz próbować, ale takie gówno to tak. Krzywi się, ale pije, nie? Spróbuj. Nie. Ja mogę tylko język zamoczyć. No to zamocz język. No zamocz bardziej. No po co ty to pijesz, jak ci nie sprawdzałem? Sprawdzałem. Pójdę zrobić to i ty tylko je ułożysz, żeby były. Dobra. Na bułki i te. W ogóle jak to się robiło w tym,
w, jak to się nazywa, w mikrofali, to mięso tak wypadało. Ale gorące. Ej, patrz. Pokaż tutaj. Wiecie co, jedyne co nam wyszło to mięso. I kola. Patrzcie, to mięso. I to tak wygląda jak taka kiełbasa. Jak kawałek, powąchaj. Pokaż. Taka kiełbacha. Jak te, jak masz w sklepach gotowe takie hamburgery, to tak pachnie. No zjedz mięsko, zjedz. Nie chcę, ja tego nie jem, wiesz co, przestań. Wyszło nam tylko mięso, czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy tak naprawdę. Tam nie widać, jak tak blisko byś pokazać. Wyszło nam mięsko tylko, więc można powiedzieć, że zrobiliśmy sobie aha, kawałek kiełbasy. Przekroić. No trzeba przekroić. O, zobaczymy, jak wygląda w środku. Fit. Patrzcie, mięsko. Fit mięsko. Żartuję, to nie jest fit mięsko. Półka jest. No mówiłam, kurczę, dodać mąki. Dobra, no. No dobra, no to wiecie co, no dzisiejszy odcinek to, chyba. To jest trochę przykre, że. Że nie potrafiliśmy zrobić tego w proszku. No bo źle spojrzeliśmy na oznaczenia na początku, no się tak za to zabraliśmy trochę, jak wiesz. Ale już mięsko. Zaraz. Ale przynajmniej mięso mamy, dobra. Mamy spróbujmy. Dwie spróbujemy mięso? Spróbujesz? Nie. Ja też. Dwie frytki mamy. I kole! I kola. To tak wali, żebym tego nawet psu nie dał. Nie ma bata, nawet psu bym tego nie dał, niczego dobra. Z tego. Dobra. Kit z tym wyrzucić. Ale czekaj, zróbmy nasz zestaw, czyli mamy tak. Mamy w naszym zestawie kole. Mamy mięsko. Mamy mięsko. Mamy tu... mięsko. Ej, to wygląda jak takie ciasteczko. Frytki. Tu mamy fryteczki. I tutaj mamy jakąś babkę, że każdy może sobie wyjeść, jak ktoś tam by chciał, nie? A, i tu jeszcze serkiem, jakby ktoś chciał ser polec, o tu poleje serek. O, a tutaj dodatkowo jeszcze dodamy keczupu i mamy i mięso fajne ma, danie. Mięso, tu frytki, no to no patrzcie. No jeść. No jeść. I tutaj, o, jakby ktoś chciał, żeby użyć noża do tamten. Sztuczce są, o, gdzieś jest jeszcze łyżeczka. Można na przykład o, tutaj sobie wyjadać, także myślę, że ten dzisiejszy odcinek wam się podobał. Odcinek jak nie robić hamburgerów w proszku z Japonii, bo ja wyczytałem tylko tutaj, że wszystko jakby myślał, że rozumiem, nie? Bo tutaj dalej było napisane. Ej, ale a widzisz tu? Patrz, tu masz napisane. Ej, ale dobra, no. Ale słuchajcie, nie? Jakby jeszcze te kolory się zgadzały tutaj, nie? Byłyby adekwatne do tych tutaj, nie? To jeszcze jakoś byśmy się domyślili. No one chyba w miarę były, tylko ja... No dobra, no to... Ale niektóre były podobne i tak na pierwszy... To wychodzi na to, że to powinna być bułka. No tak, o, akurat tu kolor był ten tutaj. Nie wiem. Dobra, no. Ja też nie. Ale nie ma niebieskiego koloru, to skąd mogłam wiedzieć, że to jest na przykład ser niebieskie? No. Co ja wróżka święta? Nie wiedziałem, że znak sera niebieski jest? Nie. No. Mordeczki kochane, dzisiejszy odcinek był odcinkiem, w którym pokazaliśmy wam, jak nie robić takich rzeczy z proszku. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam się podobało to, jak nam to nie wychodzi. Zostawcie łapkę w górę, to może kolejnym razem, jak coś takiego będziemy robili, to... Albo nie chcę mieć nie. W ogóle z takim czymś do czynienia, bym tego nie zjadł, psu bym tego nie dał. Także kolejnym razem... Dobra, ale poczekaj. Ja bym też tego nie zjadła, ale dobra zabawa była. Ja bym sobie taką pizzę na przykład zrobiła. No, zabawa była w sumie spoko, nie? No. Kit, że nam to nie wyszło, ale no dobra. Także mordeczki moje kochane, mamy do was jeszcze taką jedną fajną informację. Zobaczcie, jak się z wami witam. Eloszka! Berka, zasłaniasz mi Eloszkę. Eloszka! W naszym sklepie właśnie teraz, w tym momencie, jak już oglądacie ten odcinek, pojawiły się nowe koszulki Eloszka 2017. Także możecie wbić na sklep i zakupić sobie taką i chodzić w nich, tak jak my. Jest taka fajna wersja damska, ale to bardziej na lato. No, taka bardziej na lato. Fajnie wygląda, prezentuje się na werce, bo werka jest ogólnie ładnie no, i ładnie tak. Się prezentuje. No, tu jest męska wersja, ale też są takie damskie, też takie zwykłe, też nie? Także zwykłe, wiecie. Skrótki. Wbijajcie na sklep, wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Instagrama mojego i Weroniki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejny już nie będzie taki niefartowny jak ten, myślę. Ale no, czego się nie robi dla widzów. Trzymajcie się, hej! Pa, pa.